Znajdujemy się w Lusburgu podczas Dni Technologii firmy Arburg. To naprawdę niezwykła impreza. Co prawda teraz odbywa się po dwuletniej przerwie, ale nadal imponuje. Wśród wielu tysięcy gości jest też znacząca liczba uczestników z Polski. Jak najbardziej tak. Po dwuletniej przerwie, tak jak Pan wspomniał, udało się z sukcesem reaktywować Dni Technologii Arburg i z Polski gościmy prawie 140 osób. Praktycznie z wszystkich branż przemysłu. Nie sposób nie wymienić jednych z najważniejszych, czyli branży automotive, branży medical czy branży opakowaniowej. Muszę przyznać, że niewiele mniej jest stanowisk, na których można obejrzeć innowacje firmy Arburg, bo jest to praktycznie prawie 50 różnych komórek. Proszę powiedzieć, co możemy zobaczyć na tegorocznych Dniach Technologii? Nasi goście mogą zobaczyć praktycznie wszystkie najważniejsze technologie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wymienię tylko spieniony polipropylen, nie tylko fizycznie, czyli przez technologię Mucel, ale też i chemicznie. Mamy komponenty z Bioflex, to jest tworzywo, które zmienia pod wpływem temperatury kolor. Mamy wtrysk proszków metali, mamy wtrysk bioplastiku, mamy wtrysk czystej celulozy. Prezentujemy też druk 3D, zarówno silikon, jak i normalne tworzywo. Prezentujemy też maszyny szybkobieżne dla przemysłu opakowaniowego. Także każdy, jak zresztą na każdych Dniach Technologii Arburg, każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tych wszystkich interesujących aplikacji, których faktycznie, jak Pan wspomniał, nie sposób wymienić w trakcie naszej rozmowy, firma przygotowała również szereg ciekawostek. Tak, w tym roku dla gości prezentujemy takie szczególne ciekawostki jak nowe centrum szkoleniowe firmy Arburg, prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych dostępne dla naszych klientów. Prezentujemy oddzielne pomieszczenie dedykowane dla Arburg Green World i Arburg X World, gdzie możemy dotknąć praktycznie tej gospodarki, o której dużo mówimy, gospodarki w obiegu zamkniętym, jak i też połączeniu naszych usług digitalizacji. Prezentujemy też nasze siostry i bracia firmy Arburg, czyli firmę AMK Motion, jak i też firmę Innovatic. Również prezentujemy nową halę produkcyjną, halę numer 23. Jest to naprawdę imponująca hala produkcyjna, super nowoczesna, wyposażona w najnowsze technologie, od solarów na dachu, aż po ogrzewane szyby. Także jest wiele różnych ciekawostek oprócz aplikacji, oprócz tego, co Arburg pokazuje tak naprawdę i z czego jest znany na co dzień. Na koniec chciałbym wrócić do zagadnienia, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Co prawda być może nie powinien Pan być adresatem tego pytania, ale proszę zdradzić, jakie są reakcje naszych polskich gości na to, co zobaczyli tutaj w Lusburgu. A wszyscy są pod wrażeniem, pod wrażeniem rozmachu tego eventu. Wszyscy są pod wrażeniem wysiłku, jaki trzeba było włożyć w ogóle, żeby zorganizować tak olbrzymią imprezę, bo jest to jedna z największych, jeżeli nie największa tego typu impreza w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Są pod wrażeniem, jak zawsze, hal produkcyjnych, gdzie normalnie trwa produkcja, gdzie mogą zobaczyć, jak maszyny są produkowane, jak są montowane, jakość tego montażu, procesy, które ten montaż umożliwiają w sposób powtarzalny i gwarantujący później przyszłym użytkownikom naszych maszyn, naszych technologii wieloletnią satysfakcję z naszych produktów. Myślę, że wszystkich tych, którzy nie mieli okazji zawitać do Lusburga, możemy spokojnie zaprosić na targi K w Düsseldorfie, na którym tradycyjnie zresztą Arburg będzie miał niezwykle imponujące stoisko. Jak najbardziej tak. Będziemy prezentować najważniejsze nowości, m.in. wielokomponentowe maszyny z serii MORE, system sterowania Gestika, który jest przełomowy również dla maszyn z przetwórstwa tworzyw sztucznych. Będziemy prezentować również
rozwiązania szyte na miarę, czyli automatyzację i wszelkiego rodzaju również usługi cyfrowe, które powoli stają się integralną częścią po prostu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.